Trudne chwile w rodzinie Wiśniewskich. Żona Michała musiała przejść operację. Michał Wiśniewski od kilku lat jest mężem Poli. Kobieta niespecjalnie dzieli się w internecie szczegółami ze swojego życia prywatnego, ale ostatnio zrobiła mały wyjątek. Na Instagramie poinformowała, że właśnie przeszła operację. Z kim jest związany Michał Wiśniewski? Pola, fotografka i twórczyni marki brafajterskiej, na początku 2020 roku wzięła ślub z Michałem Wiśniewskim, tym samym zostając jego piątą żoną. Para poznała się za pośrednictwem internetu, spotkali się na aplikacji randkowej. Podobno kobieta na początku nie wiedziała, że mężczyzna, z którym pisała, jest liderem, ich troje. Małżeństwo w 2023 roku powitało na świecie synka, Noela, za sprawą którego Pola została mamą aż szóstki dzieci. Wiśniewska ma już dorosłą córkę Julię, nastoletniego Adasia oraz kilkuletnich Pole, Piotrka i Falko, który jest już synem Michała. Wokalista ma natomiast jeszcze trójkę dzieci z poprzednich związków, Xaviera, Etienne, Fabien i Vivienne. Pola Wiśniewska przeszła operację. Pola aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, ale niekoniecznie zdradza w nich szczegóły ze swojego życia prywatnego. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. Na instagramowej relacji postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od swoich obserwatorów. Jedna z osób zapytała ją o to, jak jej aktualne samopoczucie. Kobieta odpisała na wiadomość i nawiązała do niedawno przebytej operacji. Obecnie jestem po operacji, więc dochodzę do siebie. Szału nie ma, ale dramatu też nie. Daję sobie czas na regenerację i powrót do zdrowia. Co sprawiło, że musiała przejść taki zabieg? Tego nie wyjawiła.